Koncert, koncert, w radio obrotowy koncert. ...odzyskała by niepodległości w 1918 roku, gdyby nie muzyka Chopina. Spotykamy się w 200. rocznicę tego wydarzenia, które o 100 lat poprzedziło odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mamy zatem taki szczególny rok, bo rok, patrząc z punktu widzenia dnia dzisiejszego, dwóch rocznic, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i rocznicy tego właśnie pierwszego koncertu, który dał tu w Warszawie Fryderyk Chopin. Niezwykły koncert w Pałacu Prezydenckim, a także niezwykły koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Męskie granie i Szostakiewicz z cyklu To co najpiękniejsze. Wystąpili niezwykli artyści i Polska Orkiestra Radiowa. A na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Witam Państwa serdecznie. No faktycznie szkoda, że Państwo nie mogli tego zobaczyć, bo koncert był naprawdę niezwykły i to połączenie rocka z muzyką klasyczną świetnie się tutaj sprawdziło. W pierwszej części koncertu wystąpili artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, w tym jej liderzy Tomasz Organek, Monika Brodka i Piotr Rogucki. A od 2010 roku Męskie Granie przyciąga tysiące fanów, którzy są ciekawi oryginalnych aranżacji i niepowtarzalnej muzycznej energii. I to jest także taka niezwykła muzyczna przygoda dla samych artystów. I to mówili w rozmowie ze mną liderzy tego projektu Męskie Granie 2017, Piotr Rogucki i Tomasz Organek. W moim życiu bardzo duże wydarzenie artystyczne, jedno z tych największych i przede wszystkim ogromna ilość inspiracji związanych ze spotkaniem z mega zdolnymi ludźmi. Każdy z tych ludzi, który znajduje się na scenie, jest autorytetem w swojej własnej dziedzinie, więc też sporo umiejętności dla mnie, umiejętności pogodzenia właśnie tych swoich ambicji z grą zespołową. Ja dwukrotnie kierowałem orkiestrą w roku 2016 i w 2017 i to było doskonałe doświadczenie, bo oprócz dobrej muzyki mnóstwo też zabawy, świetne towarzyskie i artystyczne kontakty, które pozostały po całej trasie. Tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpili m.in. Tomasz Organek, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Antoni Ziut-Gralak, Robert Markiewicz, Adam Staszewski, Tomasz Lewandowski i Natalia Zamilska. Tutaj naprawdę była niesamowita atmosfera. Publiczność reagowała bardzo, bardzo żywiołowo na te utwory grane przez artystów Męskiego Grania, w tym przede wszystkim na hymn 8. edycji Męskiego Grania Nieboskłon. No tutaj już prawie cała publiczność była pod sceną. W czasie koncertu poinformowano, że album Męskie Granie 2017 uzyskał status złotej płyty. Płyty od prezesa Związku Producentów Audio-Wideo Andrzeja Buczyńskiego odebrali artyści, organizatorzy i przedstawiciele Polskiego Radia. Złota płyta dla Polskiego Radia S.A. odbiera prezes zarządu Polskiego Radia S.A. pan Jacek Sobala. Prosimy. Dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia S.A. odbiera kierownik działu fonografii Agencji Muzycznej Polskiego Radia pan Jarosław Stefaniuk. Dla programu trzeciego Polskiego Radia S.A. odbiera dyrektor trójki pan Wiktor Świetlik. Ta zimowa odsłona koncertu To co najpiękniejsze była o tyle nietypowa, że połączyła rock z muzyką klasyczną, bo po przerwie o godzinie 20.30 wystąpiła Polska Orkiestra Radiowa. Muzycy zaprezentowali suitę estradową Dmitra Szostakowicza. Dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza mówił mi przed koncertem, że ta suita to jest niezwykły utwór rosyjskiego kompozytora. Właśnie ten utwór, ta suita estradowa Szostakowicza, bardzo pasuje do tej pierwszej części koncertu. Ta muzyka jest tak witalna, ma w sobie tak wspaniały ładunek pozytywnej energii, tak bym to określił, a jednocześnie ma w sobie pewien taki fantastyczny słowiański sentymentalizm. I faktycznie publiczność tutaj reagowała równie żywiołowo, prawie tak żywiołowo jak na Męskim Graniu. Muzyków nagrodzono tutaj długimi oklaskami, więc na bis orkiestra zagrała Z kopyta kulik rwie z repertuaru Skaldów, bo to w końcu jest odsłona zimowa koncertu To co najpiękniejsze. No i już przy tym wykonaniu to można powiedzieć, że był jeden wielki aplauz, a na publiczność posypało się konfetti. Tym koncertem zachwycono
Zaproszony był między innymi obecny tutaj w studiu Lutosławskiego przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Piękny koncert i bardzo ciekawy pomysł, żeby połączyć te dwa rodzaje muzyki, wprawdzie z przerwą, ale jednak. I myślę, że to jest też fajna nauka dla słuchaczy i dla tutaj widzów, ponieważ widzą, że nie rodzaj muzyki jest ważny, tylko jej mistrzostwo. Jeżeli ona jest bardzo dobra, to czy ona jest rockowa, czy ona jest klasyczna, to nie ma żadnego znaczenia, po prostu z przyjemnością się jej słucha. I podobnie mówili widzowie dzisiejszego koncertu, a tych, którzy nie mogli tego wysłuchać, zapraszamy na retransmisję do programu drugiego i czwartego. O czym opowiadała nasza reporterka Dorota Piotrowska, bardzo serdecznie dziękujemy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. W meczach 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Termalika Nieciecza wygrała z Sandecją 1-0, Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 2-1, a Krakowia remisuje do przerwy z Legią Warszawa 0-0. W tabeli na tę chwilę Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa mają po 45 punktów, trzeci Lech Poznań ma z kolei 40 oczek. W lidze siatkarskiej Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Łuczniczką Bydgoszcz 3-1 i było to spotkanie 22. kolejki rozgrywek. W pozostałych sobotnich meczach Jastrzębski Węgiel pokonał Indyk Pol AZS Olsztyn 3-0, BBTS Bielsko-Biała zwyciężył Oniko Warszawa 3-1 i przerwał serię 13 zwycięstw warszawskiej ekipy z rzędu. Espadon Szczecin przegrał z MKS-em Będzin 1-3, a Warta Zawiercie uległa Kuprum Lubin 2-3. W tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która ma 62 punkty i o 13 oczek wyprzedza Oniko Warszawa. Mariusz Prudel i Jakub Szałankiewicz triumfowali w rozegranym na irańskiej wyspie Kisz turnieju World Tour w siatkówce plażowej. W finale Polacy pokonali Łotyszy Martinsa Plawinsa i Edgarsa Toksa 2-0. Luiza Złotkowska zajęła 9. pozycję w biegu ze startu wspólnego podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Druga z reprezentantek Polski w łyżwiarstwie szybkim Magdalena Czyszoń nie awansowała do finału. Złotkowska po rywalizacji w finale przyznała, że ten start mógł ułożyć się dla niej dużo lepiej. Wyścig był bardzo zacięty. Każda z zawodniczek chciała zostać pierwszy raz w historii mistrzynią olimpijską na tym dystansie. Ja tylko żałuję jednego momentu, kiedy jakby po tym sprincie, w którym ja zdobyłam punkty, w zasadzie sprzed moich łyżew odjechała zawodniczka z Białorusi, jadąc po kolejną premię. I gdybym wtedy była w stanie wykrzesać jeszcze trochę siły z siebie, to pewnie na jej plecach dojechałabym po kolejne punkty i to miejsce byłoby znacznie wyższe. A do końca igrzysk jeszcze starty Polaków w bobslejowych czwórkach z udziałem Mateusza Lutego, Łukasza Miedzika, Grzegorza Kossakowskiego i Arnolda Zdebiaka do godziny 1:30 w nocy oraz występ Justyny Kowalczyk na dystansie 30 km. Początek jutro o godzinie 7:15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskiego Radia 24. A w drugiej części magazynu Północ-Południe przechodzimy do publicystyki, przechodzimy do komentowania wydarzeń, o których mówiliśmy w części pierwszej. Na początek polityka krajowa. Dostaliśmy dzisiaj bowiem sondaż, estymator, pracowni estymator sondażowej dla portalu dorzeczy.pl. No i w tym sondażu Prawo i Sprawiedliwość ma rekordowe poparcie, poparcie przekraczające 50%, chociaż warto zaznaczyć tutaj, że nie są brani pod uwagę, nie są brane pod uwagę osoby niezdecydowane. O tym, co to oznacza i czy faktycznie możemy się spodziewać, że aż tak duże poparcie będzie miało Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach. Już teraz porozmawiamy z doktorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No właśnie, jak pan ocenia ten najnowszy sondaż? No wiadomo, sondaże to jest jednak, pomimo tych przeróżnych sposobów badań, to jest jednak 1000 osób zbadanych. Czy to faktycznie oddaje poglądy Polaków na politykę? Oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości mają, że tak powiem, prawo i okazję do pewnej satysfakcji, bo taki sondaż w trzecim roku rządów to jest na pewno dobry rezultat, ale ostatnio pojawiły się w przestrzeni publicznej jakieś komentarze także z prawej strony sceny politycznej, mówiąc o tym, że
dobre sondaże bardzo łatwo usypiają, bym powiedział, pewną polityczną czujność i takie przestrzegające polityków Prawa i Sprawiedliwości przed zbytnim zapatrzeniem w sondaże. Po pierwsze pamiętajmy, że ten akurat sondaż rzeczywiście bada tylko opinię tych tak zwanych zdecydowanych respondentów. Natomiast pamiętajmy, że spora część wyborców podejmuje decyzje wyborcze dopiero tak naprawdę w ciągu ostatnich 2-3 tygodni przed wyborami i w gruncie rzeczy dopiero sondaże mniej więcej 2-3-4 tygodnie przed wyborami coś mówią nam na temat możliwej skali proporcji wyników wyborczych. Te sondaże, które teraz obserwujemy, one raczej pokazują obecny nastrój polityczny i w gruncie rzeczy to, co w nich jest tylko istotne, to są pewne tendencje. Czyli kiedy dzisiaj czytamy sondaże, to warto przede wszystkim sprawdzać, na ile one się zmieniły od ostatniego pomiaru. I w tym, w takiej perspektywie mamy w tej chwili mniej więcej stabilizację, to znaczy takie badania dotyczące całego, że tak powiem, całej próby wyborczej wszystkich wyborców, nie tylko zdecydowanych, mówią, że PiS ma w tej chwili 40 kilka procent poparcia, Platforma około 20, natomiast no, pewne zawirowania dzieją się bardziej z tyłu. Ja myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia wyborów parlamentarnych bardzo będą ważne wybory samorządowe. To znaczy, jeśli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość udałoby się po pierwsze, mówiąc tak kolokwialnie, odwojować przynajmniej część sejmików wojewódzkich i po drugie odnieść kilka takich spektakularnych sukcesów w dużych miastach, wtedy te sondaże, które dzisiaj widzimy, no jakoś mogłyby, że tak powiem, uprawdopodobniać wyniki. Natomiast to jest bardzo, bardzo trudna próba wyborcza. Dla PiS-u wybory samorządowe są bardzo trudne. PiS z różnych powodów no nie jest partią mocno w samorządach, że tak powiem, zakorzenioną. I dlatego myślę, że są przede wszystkim politykami ciężka praca. Natomiast w tym momencie to jest bardzo ważny moment z punktu widzenia wyborów samorządowych, dlatego że wybory samorządowe składają się jakby z dwóch części. Ta druga, ważniejsza część będzie jesienią, my będziemy wybierali. Teraz natomiast jest bardzo ważna część, bo politycy, samorządowcy wybierają listy wyborcze, na które, że tak powiem, gotowi są postawić w jakimś sensie swój polityczny los. No i dlatego w tej chwili partie polityczne próbują jakby pokazywać swoją siłę po to, żeby też zachęcić samorządowców, polityków, żeby albo właśnie kandydowali z ich list, albo żeby przynajmniej kandydowali z jakichś takich, powiedzmy, no, lokalnych klubów, które są zaprzyjaźnione z dużym partiem politycznym. Więc w tym sensie te sondaże mają znaczenie, ale o tyle tylko właśnie, o ile pokazują pewien potencjał partii politycznych, to na ile warto na nie stawiać, myślę tu właśnie o kandydatach na radnych, na burmistrzów i tak dalej. Rekordowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości w tym sondażu to jedno, ale tutaj się wydarzyło też coś jeszcze bardziej, myślę, ważniejszego, bo gdyby analizować i faktycznie patrzeć na ten jeden pojedynczy sondaż, no to tutaj nastąpiło przejęcie praktycznie Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska największy wzrost, ponad 2%, a Nowoczesna poza parlamentem. Tak, no rzecz ewidentnie Nowoczesna jest w dużym kryzysie. Ta jesienna zmiana przywództwa politycznego, ona dawała Nowoczesnej pewne szanse. Zawsze nowy przywódca ma taki, bym powiedział, moment, taką rentę pewnej świeżości, pewnej nowości, no ale jak widać z różnych powodów nie udało się tego polityką Nowoczesnej wykorzystać i rzeczywiście Nowoczesna jest chyba w najtrudniejszej sytuacji, zwłaszcza, że te wybory samorządowe dla niej będą trudne przede wszystkim, ponieważ Nowoczesna prawie w ogóle nie ma żadnych struktur lokalnych, samorządowych, no i w tym sensie ten sondaż to jest jeszcze jeden argument, który myślę ułatwiał będzie pozycję taką negocjacyjną Grzegorza Schetyny właśnie w negocjacjach z Nowoczesną dotyczących warunków pewnej koalicji, która będzie w różnych miejscach zawierana. Skoro już rozmawiamy o opozycji, to jeszcze krótko skomentujmy Radę Krajową Platformy Obywatelskiej, która się dzisiaj odbywała. No chociażby głośno bardzo jest na temat tej wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który zapowiedział, że rozpocznie Platforma Obywatelska wielką, merytoryczną, narodową debatę o wprowadzeniu euro. Grzegorz Schetyna uważa, że Prawo i Sprawiedliwość obrzydziło wyborcom ten temat, a oni chcą to zmienić. Jak pan sądzi? No po pierwsze, rzeczywiście Platforma próbuje trochę wyjść naprzeciw pewnemu zaniepokojeniu Polaków związanemu z polityką zagraniczną i tutaj dość zręcznie jakby przerzuca tą piłkę na pole gry takiej europejskiej, bo to jest i kwestia euro, ale też zwracam uwagę kwestia
budżetu, prawda? Platforma dzisiaj mówi, no, że będzie negocjowany budżet i że Prawo i Sprawiedliwość pewnie nie wynegocjuje takiego dużego budżetu jak Platforma i ten nowoczesny konserwatyzm. To też jest, myślę, ważny taki moment. Platforma będzie próbowała przejąć część wyborców konserwatywnych, którzy nie do końca odnajdują się w ofercie PiS-u. No i jeszcze mamy też ważne wydarzenia personalne, jeśli chodzi o tę Radę Krajową, bo pojawiła się Elżbieta Bieńkowska, no ale przede wszystkim pojawił się Radosław Sikorski, który nie tylko samą swoją obecnością wzbudził wielkie emocje, no ale także oczywiście tradycyjnie wypowiedziami mówił, chociażby do Prawa i Sprawiedliwości w kontekście polityki zagranicznej. Koledzy z prawicy, jak wam wszyscy mówią, że jesteście pijani, to trzeba się przekimać. No tak, ja nie chcę, że tak powiem, odnosić się do poszczególnych wypowiedzi, to niech wyborcy oceniają. Natomiast ja myślę, że to sięgnięcie po te, powiedzmy, nazwiska kojarzone z Platformą sprzed roku 2014, one oczywiście są obarczone pewnym ryzykiem, ale z drugiej strony to chyba też chęć jakby no, budowania w Platformie pewnego uspokojenia sytuacji. Ja nawet myślę, ale że to Radosław Sikorski ma uspokoić sytuację? Nie, ja myślałem bardziej o pani komisarz Bieńkowskiej, znaczy w tym sensie, że to być może jest jakaś próba też budowania, nie wiem, jakiegoś porozumienia z Donaldem Tuskiem na przykład, prawda? Znaczy w tym sensie. Natomiast Radosław Sikorski jest barwnym politykiem i no, ma takie wypowiedzi, jakie ma. No, wyborcy muszą je po prostu ocenić. To jest ich rola w tym momencie. Ale myśli pan, że Radosław Sikorski swoim ewentualnym powrotem do polityki zaszkodziłby Platformie, czy pomógłby jej? Ja myślę, że politycy Platformy sądują różne scenariusze. No, tak samo jak inni politycy będą na pewno teraz śledzili starannie różne sondaże, będą to obserwowali i ja myślę, że tu nie ma żadnych, że tak powiem, rozstrzygniętych, przesądzonych już w tej sprawie decyzji, ale też no, nie spodziewam się, żeby pan minister Sikorski stał się w tej chwili filarem, prawda, jakimś Platformy. To myślę, że raczej w tej chwili nie wchodzi w grę. Doktor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, panie doktorze. Dobrej nocy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W magazynie Północ-Południe kolejna rozmowa i najświeższa praktycznie informacja, a mianowicie film Twarz w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej został dziś nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na 68. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. My mamy połączenie z kolejnym gościem, którym jest Joanna Sławińska, dziennikarka Polskiego Radia, która także zajmuje się kinematografią. Bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór. No właśnie, powinniśmy się cieszyć, takie mam pytanie, bo z jednej strony oczywiście sukces naszego rodaka, tylko w jakim świetle nas ten film pokazuje, bo tutaj jeśli chodzi o ten niemiecki festiwal filmowy, no to bywało różnie, jeśli chodzi o te nagrody dla Polaków. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się cieszyć, dlatego że to jest ogromny sukces. Rzeczywiście Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego filmu to jest druga nagroda co do ważności na tym festiwalu. Najważniejszą jest oczywiście Złoty Niedźwiedź. I którą tutaj, otrzymał film? Którą otrzymał film rumuński Touch Me Not. To jest rumuńskiej artystki wizualnej Adiny Pintil, jeśli dobrze wymawiam jej nazwisko. Coś pomiędzy dokumentem a fabułą. Opowieść o granicach, jakie ludzie wyznaczają sobie w takim kontakcie cielesnym, w takiej bliskości fizycznej, o problemach, które z tym mają i to jest opowieść o takiej grupie ludzi, którzy właśnie doświadczyli tutaj czegoś złego. To jest troszeczkę film terapeutyczny, to bardzo ciekawy eksperyment. Co jest bardzo interesujące, to no właśnie te dwie najważniejsze nagrody zgarnęły kobiety i to jest taki trochę też czas, że jest to czas kobiet w kinie i rzeczywiście jest też pewna taka skłonność do tego, żeby nagradzać kobiety, ale na pewno no, pojawiły się w kinie europejskim i światowym zdolne reżyserki, młode reżyserki właśnie średniego pokolenia lub młode i do nich należy Małgorzata Szumowska. Czy jest to sukces? Oczywiście, że jest to ogromny sukces, jest to wielka promocja polskiego kina. Małgorzata Szumowska podkreśla, że to jest taka opowieść, która pokazuje Polskę trochę prowincjonalną, ale jak ona mówi, ona ma tę Polskę w sobie. To znaczy, to jest opowieść o wypadku, któremu ulega mężczyzna i następnie przechodzi operację transplantacji twarzy, dlatego że traci twarz w tym wypadku. I tak naprawdę należy całą tę opowieść traktować bardzo symbolicznie, bo to nie jest taka zwyczajna, realistyczna opowieść jeden do jednego, tylko reżyserka wykorzystała faktyczną historię, która się wydarzyła
towarzyszyła pierwszej udanej transplantacji twarzy w Polsce chyba 4 lata temu miała miejsce, dlatego żeby opowiedzieć o symbolicznej, znaczy symboliczną opowieść o tym, o naszej tożsamości, o tym jak postrzegają nas inni w momencie, kiedy coś się w nas zmienia, no tutaj radykalna zmiana twarzy i ten człowiek zaczyna być traktowany jak obcy we własnej miejscowości, a kim się on staje wobec tego dla samego siebie, skoro widzi, że otoczenie zmienia do niego stosunek, prawda? Więc naprawdę nie dopatrujmy się tutaj takiej bardzo realistycznej opowieści czy krytyki pod adresem Polski. To jest po prostu symboliczna opowieść o nas ludziach i ona mówi, że nawet jak odbierała tę nagrodę, powiedziała, że opowiada o problemach, które dzieją się nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Także jest to kino takie bardzo uniwersalne, tak bym powiedziała. No to przypomnijmy może jeszcze, kim jest Małgorzata Szumowska i jaki ma dorobek, bo to nie pierwsza nagroda tej reżyserki na tym festiwalu. To jest właśnie niesamowite, że rzeczywiście ona w 2015 roku też otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia, wtedy za reżyserię, można powiedzieć tylko za reżyserię, a teraz już za najlepszy film. No i wtedy była to opowieść pod tytułem Body Ciało i w obydwu przypadkach, co jest bardzo, tam opowiadała o ciele, tu opowiada o twarzy, prawda, ona ma taką zdolność do opowiadania pewnymi konstruktami, wymyśla pewien konstrukt, ale później obudowuje to taką ciekawą historią, którą bierze czasami właśnie z prasy, z jakiegoś takiego życia codziennego i robi z tego opowieść symboliczną. I w obu przypadkach, i tu, i tam, jednocześnie wprowadza do tej opowieści humor. To znaczy ona podkreśla, że zwłaszcza w tym ostatnim filmie, właśnie w twarzy, w momencie, kiedy już robi się jakoś sentymentalnie, bo to jest opowieść o młodym chłopaku, który zginął w wypadku, miał wypadek i stracił twarz i traci wszystko, no, traci dziewczynę. Jest to opowieść troszeczkę jednak smutna momentami, prawda, i sentymentalna. W tym momencie ona, kiedy już widz zostaje właśnie wprowadzony w taki stan, ona wprowadza elementy humoru. No to jest cały jej sposób opowiadania. Myślę, że to jest takie kino bardzo, bardzo współczesne i naprawdę apelowałabym, żebyśmy odbierali tę opowieść bardzo symbolicznie. Bo to jest jednak sztuka filmowa, to nie jest reportaż, to jest opowieść, która ma przekazywać jakąś myśl filozoficzną, a tylko osadzona jest w określonych realiach, prawda? No cóż, pozostaje nam tylko nadzieja, że za granicą także będą patrzeć na to symbolicznie tylko i wyłącznie i że jednak nie będzie to utrwalać pewnych mitów na temat Polski. Ja chciałabym jeszcze tylko podkreślić jedną rzecz, która myślę, że jest też bardzo warta zauważenia, że dwie pierwsze nagrody, nie tylko, że zdobyły kobiety, ale kobiety z naszego regionu Europy. To znaczy, że okazuje się, że ta nasza Europa, która jeszcze niedawno w piętkę goniła światową kinematografię, okazuje się, że odnosi ogromne sukcesy. Akurat kino rumuńskie już od kilku lat jest bardzo modne. Miejmy nadzieję, że te kolejne, bo przypomnę, mamy czwarty raz z rzędu w ostatnich latach Srebrnego Niedźwiedzia dla naszej kinematografii. W ubiegłym roku Agnieszka Holland, jeszcze 2 lata temu Tomasz Wasilewski z kolei za scenariusz otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia, a więc okazuje się, że polska kinematografia naprawdę doszlusowuje do tych najlepszych. Agnieszka Holland za film Pokot w zeszłym roku, w tym roku Małgorzata Szumowska bardzo serdecznie z filmem Twarz. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Joanna Sławińska, dziennikarka Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w magazynie Północ, południe czas już na informacje z zagranicy. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję z żądaniem zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w Syrii, aby umożliwić organizacjom humanitarnym udzielenie pomocy i ewakuacji rannych. Ale docierają też do nas złe informacje, a mianowicie takie, że pomimo podpisania tej rezolucji nadal jest niebezpiecznie, nadal dochodzi do ostrzałów wschodniej Guty. Już za chwilę będziemy rozmawiać właśnie na ten temat z korespondentami Polskiego Radia. Mamy korespondentów Polskiego Radia, jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, na całym świecie. Mamy korespondentów między innymi w Stanach Zjednoczonych, z którym właśnie teraz z korespondentem Janem Pachlowskim ze Stanów Zjednoczonych mamy połączenie. Witam bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. No właśnie, pytanie, co to oznacza, że Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła tę rezolucję? Czy to faktycznie oznacza, że podpisanie takiego dokumentu sprawia, że będzie w Syrii bezpiecznie? Przede wszystkim amerykańskie media są zgodne, że te rezolucje nie tylko w sprawie Syrii, ale w ogóle, które podejmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, są bardzo szczytne. Natomiast tak naprawdę oprócz takich kultura
okazji mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i tak naprawdę niewiele to wszystko daje takiego efektu pozytywnego, że jest więcej pokoju na świecie. I przykład jest właśnie tej ostatniej rezolucji, w myśl której na 30 dni mają być wstrzymane jakiekolwiek działania zbrojne właśnie w tej części Syrii, tak aby przede wszystkim dotarła tam pomoc humanitarna do potrzebujących i także do rannych dzieci. Telewizja CNN, telewizja Fox News, te najważniejsze środki masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych pokazują zdjęcia właśnie i podpisują, że to jest drastyczne wideo, bo naprawdę nie da się tego oglądać bez emocji, co teraz dzieje się w Syrii. Natomiast ta decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych wcale nie powstrzymała bombardowania w tej części właśnie Syrii. I czy to przyniesie skutek? Myślę, że może nie pokażą tego najbliższe godziny, ale najbliższe dni, czy rzeczywiście przez te 30 dni pokój będzie przestrzegany. Natomiast Donald Trump w takiej specjalnej wypowiedzi podczas właśnie spotkania z dziennikarzami z premierem Australii, potem na Twitterze nazwał m.in. Rosję i Syrię, czyli reżim Bashira al-Assada, że ich działania są po prostu haniebne i prowadzą do klęski humanitarnej. Jednak tutaj Donald Trump podkreśla, że wojska Stanów Zjednoczonych nie chcą się wtrącać w ten wewnętrzny konflikt Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim są po to, aby unieszkodliwić państwo islamskie, terrorystów, którzy stanowią jedno z największych zagrożeń właśnie dla Stanów Zjednoczonych i na tym będą się skupiać działania wojsk amerykańskich w Syrii. Natomiast tak jak podkreślam, najbliższe godziny, najbliższe dni pokażą, czy ta czy rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych rzeczywiście będzie skuteczna i przynajmniej na jakiś czas ten rozlew krwi w wojnie domowym w Syrii zostanie zastopowany, ale media amerykańskie są zgodne, że przeszłość pokazała, że wcale niestety tak nie musi być. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję za te relacje ze strony amerykańskiej. No ale właśnie, jest jeszcze strona, no nie tylko druga, nie tylko strona rosyjska, czy strona reżimu Bashara al-Assada, ale tam jest wiele przeróżnych tych stron konfliktu. Są rebelianci, jest państwo islamskie i tak dalej, ale my zobaczmy teraz, jak sprawę tej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ komentuje. No właśnie, jedna z tych stron, strona bardzo istotna, czyli strona rosyjska. W Moskwie jest korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Witam bardzo serdecznie. Rosjanie niewątpliwie by się oburzyli, gdybyśmy nazwali ich stroną w tym konflikcie, bo wniosek to jest konflikt między Basharem al-Assadem i jego wojskami, jego poplecznikami, a ugrupowaniami opozycyjnymi. Natomiast to, co dzieje się we wschodniej Gucie, no, zdaniem Federacji Rosyjskiej nie ma się nijak do operacji antyterrorystycznej, w której owszem, Rosja jest stroną, ale walczy przeciwko terrorystom, a nie miesza się, ingeruje we wewnętrzne sprawy Syrii. I chciałbym zauważyć jedną bardzo istotną sprawę. Wspomniałeś na początku, rozmawiając z Jankiem Pachlowskim, że nie wszyscy przestrzegają już teraz, na samym początku, zaraz po podpisaniu tej rezolucji, tego reżimu powstrzymania się od użycia siły, przemocy. Nie zostały karabiny powieszone na kołkach. Rezolucja wcale tego nie przewiduje. Rezolucja przewiduje, że wszystkie strony, które są stronami w tym konflikcie walczącymi z terroryzmem, które reprezentują oficjalnie jakiekolwiek kraje, powstrzymują się od działań zbrojnych. Natomiast ta rezolucja zakłada, że w przypadku ugrupowań terrorystycznych, szczególnie takiej organizacji, jaką jest Państwo Islamskie, nie obowiązuje powstrzymanie się od działań zbrojnych przez pozostałych jakby uczestników tejże rewolucji. A więc tam pewnie strzelać będą jeszcze długo i wtedy, kiedy terroryści będą prowokowali różnego rodzaju zajścia, będzie dochodziło do starć, czy to za sprawą koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone, czy też za sprawą wojsk rządowych Bashara al-Assada, tych reżimowych i wspierającej ich armii rosyjskiej, szczególnie rosyjskiego lotnictwa. Te obawy, o których wspomniałeś, wyrażał już wczoraj Władimir Putin i także minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, po tym jak otrzymali panowie list od Angeli Merkel i Emmanuela Macrona w sprawie przyłączenia się, poparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Siergiej Ławrow powiedział, a może by tak Stany Zjednoczone i koalicja amerykańska zagwarantowały
że jednak współpracujące z nimi ugrupowania opozycji antyasadowskiej powstrzymają się od działań zbrojnych. Nie wiem, czy doszło do takiego porozumienia, czy nie. O tym ani amerykańskie, ani rosyjskie media nie napisały do tej pory, więc pewnie przecieków z tego typu ustaleń nie ma, jeżeli w ogóle do takich ustaleń dochodziłoby w tej sytuacji, ale Rosjanie wyrażali już takie obawy, że jednak te oficjalne strony, czyli państwa, które biorą udział w konflikcie syryjskim, będą przestrzegały rezolucji, natomiast te ugrupowania, które są nieformalne, czy to opozycja antyasadowska, rebelianci, czy też ugrupowania terrorystyczne, których bojówki też tam się znajdują, przestrzegać tej rezolucji nie będą. Tak sprawa jest widziana z Moskwy. Bardzo serdecznie dziękuję za te relacje. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia właśnie z Moskwy. I tą rozmową, tą relacją z Rosji kończymy publicystyczną część pasma Północ, Południe. Wojciech Kościak, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Północ, Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Autopromocja. To jest propozycja dla wszystkich zafascynowanych kulturą i to zarówno jej uczestników, jak i chcących zmienić sposób myślenia o niej. Film, muzyka, sztuka, teatr. Temat rzeka, który warto wspólnie odkrywać i którego ciekawie jest doświadczać. Dlatego też na wspólne rozmowy kulturalne z twórcami i artystami zapraszam w poniedziałki, środy i piątki, chwilę po 22. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się szósta. Czas na informacje dnia. Za nami obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ku czci kapłanów wyklętych. Kolejny srebrny niedźwiedź dla Małgorzaty Szumowskiej i nagrodę festiwalu filmowego Berlinale rozdane. Dziś zakończenie 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Awanse generalskie dla 14 oficerów to dobre decyzje dla polskiego wojska, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Akty mianowania prezydent Andrzej Duda wręczy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 1 marca. Nominacje trafią do zasłużonych osób, mówi Paweł Mucha. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że mamy nominacje generalskie. Pan prezydent potwierdził to, że te nominacje zostaną wręczone 1 marca. Między innymi będziemy mieli czterogwiazdkowego generała, szef sztabu generalnego, pan generał Suraski otrzymuje nominacje. Zasłużeni oficerowie, generałowie to są zarówno powołania na pierwszy stopień generalski, jak awanse także w ramach korpusu generalskiego. Nominację na stopień generała otrzymał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surawski. Wojskowe awanse odbierze też 13 oficerów. Wśród nich dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Sławomir Wojciechowski na stopień generała broni. W Warszawie przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano uroczystości ku czci kapłanów wyklętych Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha. Po tragedii Żołnierzy Wyklętych pojawili się ich kontynuatorzy, mówi przewodniczący Fundacji Niepodległościowej Tadeusz Stański. W tym roku postanowiliśmy uczcić księży pomordowanych, którzy walczyli o niepodległość, bo i ksiądz Suchowolec, i ksiądz Niedzielak, i ksiądz Zych polegli, pomordowani przez Służbę Bezpieczeństwa prawdopodobnie i do dzisiaj nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. I sądzę, że to jest nasza odpowiedzialność i obowiązek, żeby tych sprawców wcześniej czy później znaleźć. List do uczestników skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a odczytał go minister Sebastian Chwałek. Dzięki świętu ustanowionemu z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywracamy bohaterom tzw. drugiej konspiracji należne miejsce w naszej historii. Chwała bohaterom powojennego podziemia antykomunistycznego. Cześć pamięci żołnierzy wyklętych.
Główne uroczystości organizowane przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaplanowano 1 marca. Srebrny Niedźwiedź dla Małgorzaty Szumowskiej za film Twarz. W Berlinie rozdano nagrody festiwalu filmowego Berlinale. Złotego Niedźwiedzia otrzymał film duńskiej reżyserki Adiny Pintile zatytułowany Nie dotykaj mnie. The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Twarz by Małgorzata Szumowska from Poland. Odbierając nagrodę, Małgorzata Szumowska stwierdziła, że jest wyjątkowo szczęśliwa. Zaznaczyła, że jej film porusza ważne problemy nie tylko w jej ojczyźnie, ale na całym świecie. Innym polskim akcentem był nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za kostiumy rosyjsko-polsko-serbski film Dawłatow. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To już drugi Srebrny Niedźwiedź Małgorzaty Szumowskiej. 3 lata temu polska reżyserka odebrała nagrodę za film Body, Ciało. Dziś zakończenie 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Występy Polaków w Pjongczangu dobrze ocenia minister sportu Witold Bańka. Polacy zdobyli 2 medale, złoty i brązowy w skokach narciarskich. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę poprawić ten dorobek, ponieważ w biegu na 30 km będzie startowała Justyna Kowalczyk. Osiągnięcia podczas Igrzysk są godne uznania, mówi Witold Bańka. Sport jest piękny, ale okazał się także niestety niesprawiedliwy i brutalny, co mieliśmy się okazję przekonać. No i w takim trudnym momencie z punktu widzenia psychologicznego oni jakby pokazali absolutną klasę, koncentrację na realizacji zadania, no i 2 medale, wielki sukces. Ceremonia zamknięcia 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w południe naszego czasu. Na północnym wschodzie i południu obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym mrozem. Słupki rtęci pokażą dziś niższe temperatury niż wczoraj. Mogą wystąpić przelotne opady śniegu, głównie na północy kraju i na terenach podgórskich. Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na osoby, których życie może być zagrożone. W niedzielę największy mróz będzie w północno-wschodniej Polsce i na południu. W Suwałkach termometry pokażą minus 12 stopni, a w Zakopanem minus 11, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. W centrum minus 7, najcieplej na krańcach zachodnich minus 2, minus 3 stopnie i na wybrzeżu zachodnim też minus 2, minus 3 stopnie. W nocy miejscami na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Silne mrozy utrzymają się przez kilka dni. Ostrzeżenia dla północno-wschodniej części kraju obowiązują do 2 marca, dla południa do 1 marca. Młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji apeluje, by nie być obojętnym wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Zwracajmy uwagę na takie osoby, starsze osoby, bezdomne osoby i informujmy służby, bo taki telefon może komuś uratować życie. Numer alarmowy 112 jest czynne przez całą dobę. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 6 przy mikrofonie Maria Furdyna. Witam Państwa, jest niedziela, 25 lutego, 56 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o godzinie 6.32, zajdzie o 17.07. To oznacza, że dzień będzie trwał 10 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Adam, Cezary, Modest i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. Kalendarium historyczne. Dziś mija 76. rocznica powołania rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego 1. Dywizji Pancernej. Na jej czele stanął generał Stanisław Maczek, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców biorących udział w II wojnie światowej. Ale choroba, 1. Dywizja ale Pancerna została powołana 25 lutego 1942 roku w Wielkiej Brytanii. Jej szlak bojowy rozpoczął się w sierpniu 1944 w Normandii. Podczas walk o wolność Holandii dywizja wsławiła się zdobyciem Bredy w październiku 1944 roku. Kilka miesięcy po tej bitwie generał Maczek w wypowiedzi dla Radia Wolna Europa wspominał początek działań prowadzących do wyzwolenia miasta. Za zgodą specjalną marszałka Montgomery'ego dywizja robi zwrot o 90 stopni i uderza na zachód w celu opanowania Bredy. Stajemy się wobec tego natarciem głównym,
decydującym o sukcesie. Po wojnie władze komunistyczne pozbawiły Stanisława Maczka polskiego obywatelstwa. W 1989 roku prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski awansował go do stopnia generała broni. Stanisław Maczek zmarł w Edynburgu 11 grudnia 1994 roku w wieku 102 lat. 25 lutego mija 29. rocznica śmierci Władysława Siłanowickiego, znanego adwokata, działacza politycznego i społecznego, obrońcy w procesach politycznych. Władysław Siłanowicki był głęboko zaangażowany w obronę praw człowieka i walkę o demokrację. W 1989 roku wziął udział w obradach Okrągłego Stołu. Podkreślał wówczas, że poza rozwiązaniem pilnych problemów kraju, należy zająć się kwestiami, które przez 40 lat systemu komunistycznego w PRL nie były poruszane. Pierwsze to jest, proszę Państwa, zagadnienie naszego honoru narodowego, żeby wreszcie wyjaśnić sprawę Katynia, Ostaszkowa i Starowiecka. Podkreślam to, że to jest sprawa naszego honoru narodowego. Władysław Siłanowicki brał udział jako obrońca w wielu procesach politycznych. Bronił żołnierzy Armii Krajowej, księży katolickich i świadków Jehowy, robotników w Radomiu w związku z wydarzeniami 1976 roku, działaczy KPN, KOR oraz Solidarności. Dwukrotnie w 1968 i 1969 roku był zawieszany w prawie wykonywania zawodu. Zmarł w Warszawie 25 lutego 1994 roku. 41 lat temu miała miejsce premiera filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy, w którym autor dokonał rozliczenia z epoką stalinizmu. Za ten film Andrzej Wajda otrzymał Złotą Palmę w Cannes w 1981 roku, co było powodem wycofania filmu przez komunistyczne władze z oscarowej rywalizacji. Podwójną rolę przodownika pracy Mateusza Birkuta oraz jego syna Macieja Tomczyka, zaangażowanego w protesty robotnicze na Wybrzeżu, zagrał w Człowieku z marmuru mało wówczas znany, a dziś jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów, Jerzy Radziwiłłowicz. Pamiętasz go, nie? Dlatego, że zawsze robimy osobno. Jak się studenci postawili, to robotnicy nie poszli, się odcięli od nich. Potem jak robotnicy poszli, studenci nie chcieli. Jak Gdańsk ruszył, to reszta kraju widziała cicho. Teraz Ursusy radą ruszyły, to Gdańsk siedzi i trzęsie dupą. Zawsze musimy przegrywać, za każdym razem. Ty nas nie obrażaj. Tu nikt dupą nie trzęsie. Dzieło Wajdy przeznaczono do ograniczonej dystrybucji, co zamiast zmniejszyć, zwiększyło jego rezonans i popularność. Oficjalne media próbowały wypaczyć jego sens. Pisano i mówiono, że Człowiek z marmuru jest pożytecznym głosem w konstruktywnej, socjalistycznej dyskusji dotyczącej potępionego już przez partię okresu błędów i wypaczeń. Dramatyczne losy Mateusza Birkuta widzowie słusznie odczytali jednak jako metaforę zmagań jednostki z totalitaryzmem. Kalendarium historyczne. Kalendarium przygotowała Elwira Kaganowicz. Jest 6:11. Trwa spór między Polską a Izraelem w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Profesorowie Andrzej Nowak i Robert Frost napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Uważamy, że prawo w ogóle, w szczególności ta nowelizacja, nie są najlepszym sposobem postępowania w tej sprawie, a także, że uchwalenie nowelizacji okazało się już faktycznie przeciwskuteczne, pobudzając wrogie wobec Polski wystąpienia za granicą. Piszą w liście otwartym profesorowie Andrzej Nowak i Robert Frost i apelują, by zrewidować polskie stanowisko w sprawie tej ustawy. O sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie mówił na naszej antenie Adrian Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie. Rozmawiała z nim Małgorzata Łopińska. Przeczytałam bardzo ciekawy wywiad z profesorem Bogdanem Musiałem, takim badaczem Niemiec, który też dość bardzo jednoznacznych słowach mówi o tym, że jeżeli ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej nie zostanie, znaczy w tym, co nas w tej chwili interesuje, jakoś zmieniona, no to wizerunkowo zostaniemy rozjechani. To jest cytat z profesora Musiała. No a z kolei nasza strona rządowa i minister Czaputowicz mówi, że wolność słowa tak, ale mamy prawo nawet ustawowo bronić swojego dobrego imienia. W podobnym tonie w ostatnim wywiadzie dla Bloomberga wypowiada się premier Morawiecki, który wręcz sugeruje, że
no po prostu robimy to, żeby zapobiec wzrostowi nastrojów antypolskich w świecie. Czy rzeczywiście obserwujemy wzrost takich nastrojów antypolskich? No niestety wylała się taka beczka z antypolonizmem, o ile antysemityzm oczywiście jest czymś obrzydliwym i dla mnie niedopuszczalnym i w ogóle szkoda czasu, żeby o tym mówić. Natomiast równie obrzydliwy jest antypolonizm. Tutaj ścierają się dwie postawy, tak? Czy należy w tej całej sprawie, której nie zaczęła polska strona, bo ustawa była procedowana przez prawie 2 lata i naprawdę było to dość... Znaczy lojalny partner, nawet jak się z czymś bardzo nie zgadza, to po prostu wysyła jasne sygnały, że... No ale profesor musiał mówić, że brał udział w różnych debatach w związku z, jeszcze przed, zanim ta ustawa została już uchwalona. W dyskusjach był proszony o wypowiedzi i przestrzegał. Znaczy, teraz już mleko się rozlało, trzeba reagować tak, na to, co mamy. Mając na uwadze strategiczny, długofalowy interes Polski. Bo ta awantura oczywiście jest bardzo niemiła. Niemiła dla nas, dla mnie przynajmniej. Ja to odczuwam jako taki kłótnie w rodzinie, tak? Bo no, nie sposób sobie wyobrazić pana Tadeusza bez koncertu Jankiela i tak dalej, i polskiej literatury bez Tuwima, Leśmiana i w ogóle i wielu innych. Więc to troszkę tak nas, nam wybuchł taki granat w ręku, któregośmy się kompletnie nie spodziewali. No ale może trzeba przyjąć prawdę, że, taką jaka jest, że społeczeństwo, bo to jest najbardziej taki dramatyczny dla mnie, dramatyczna odsłona tego sporu, że społeczeństwo Izraela wcale nas nie darzy sympatią, a może wręcz przeciwnie. No trudno, trzeba przyjąć. Podobnie jak po I wojnie światowej nasi bracia Litwini okazało się, że zupełnie nas nie darzą sympatią, co było zaskoczeniem dla większości Polaków. To z kolei było skutkiem po prostu braku obecności Polski na mapie przez 123 lata i braku realnej siły politycznej polskiej. To są po prostu... Natomiast zbieramy również niewątpliwe żniwo braku polityki historycznej. Przecież jeszcze 2 lata temu ze strony Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj ma jakieś kongresy czy tam zjazdy odprawia, no słyszeliśmy, że historię zostawmy historykom, tak? Brak własnej narracji, brak własnych badań historycznych, pozwolenie na to, żeby ludzie, którzy powinni być zamknięci w jakiejś gabinecie osobliwości razem z jakimiś twórcami, nie wiem, protokołów Męców Syjonu czy z Leszkiem Bublem, bo to jest to samo, tylko w drugą stronę, żeby istnieli na piedestale, byli na salonach polskich, byli nagradzani medalami, orderami państwowymi, no to się teraz właśnie mści. Tutaj rozwiązań na przyszłość jest, znaczy to nie będzie łatwe, to będzie musiało boleć obie strony, taki dialog w prawdzie, bo jak się chce z kimś porozumieć i przyjaźnić, o dialogu to trzeba w za chwilę, mówić prawdę. Tak? O dialogu wprawdzie za chwilę porozmawiamy, bo to rzeczywiście... Zgadzam się, że to nie jest na 5 minut problem, który da się w 5 minut załatwić, ale jeszcze kwestia samej ustawy, się udają, samej nowelizacji, trzymać się jej, zejść z niej, żeby po prostu, no bo... Jak ona nawet nie wie, że jeśli spojrzymy na te długofalowe cele, czy też strategiczne cele Polski, o których pan mówi, to też nie sposób chyba nie mieć gdzieś z tyłu głowy takiego przeświadczenia, że jeżeli ta ustawa wejdzie i zacznie obowiązywać w takim kształcie, jak jest uchwalona, to nie unikniemy i te wszystkie prowokacje, których doświadczamy, choćby ten spot nieszczęsny, prawda, i wiele innych publikacji, że Niemcy budowali obozy koncentracyjne w Polsce, dlatego że jakby skorzystali z tego, że Polacy są antysemitami. No mamy tego mnożące się przykłady i jeżeli
nie zejdziemy z celownika, to mamy, się będzie nasilać. Mamy, tylko paradoksalnie ten spot może być dla nas korzystny, bo może się okazać, że już państwo po prostu przewajnowali z tym no, tematem. No, to jest, że jesteśmy rozgrywani, to jest jakby bo tutaj już wszystkie autorytety Izraela poczuły się zmuszone do tego, możliwe, żeby zaprotestować przeciwko takiemu jawnemu kłamstwu. Cierpiętnika jak cierpiętnika, bo cierpiętnikiem to w średniowieku każdy chciał dostać, bo i to szatanowi polskiemu jako całemu i ale jak można z niewinnego konika zrobić diabła, w sensie tak, nie prawda, i na to nie możemy sobie pozwolić także z przyczyn politycznych, w polityce niestety prawda nie ma znaczenia. A taka deklaracja dobrze brzmi, tylko no proszę spróbujmy. Ale to jest po prostu nasza racja stanu, my nie możemy z tego zrezygnować, bo gdybyśmy zrezygnowali, to przed Polską, przed Polakami nie byłoby przyszłości. To jest po prostu wykluczone. Taki limes został postawiony. Zwrócę uwagę na przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego, który kilkakrotnie używał właśnie sformułowania systemowe zabijanie, którego to sformułowania miał użyć premier Netanyahu w rozmowie telefonicznej. To z kolei było... Ale z otoczenia premiera Netanyahu też popłynęły takie głosy, że znaczy z otoczenia Morawieckiego po rozmowach z Netanyahu, że jego będzie też ciężko przekonać, bo on w święcie w to wierzy, że Polska systemowo zabijała niż. No to ja to jest to. Potrzebny jest, że rzeczywiście jest potrzebny dialog. Niestety nie ma partnera jak do tej pory w tym dialogu. Ale potrzebna też jest pewna stanowczość. Dla mnie te słowa premiera Morawieckiego na konferencji w Monachium o tym, że Żydzi również byli współsprawcami zbrodni. To była wojna. Tak jest, nie były przypadkowe. Jak mamy rozmawiać, to mamy rozmawiać z perspektywy wojny. List pokazujący, że my mamy bardzo dużą wiedzę na ten temat. Jest minus 20 stopni. I taka dalsza awantura może państwu Izrael, może społeczność żydowską bardzo drogo kosztować. I choroba, i minus. I politykę należy postrzegać jako funkcje siły. Jeden na drugiego. Ale te siły, no to siła to skuteczność, prawda? A jaką skuteczność może mieć ta ustawa? No wyobraźmy sobie, staje jakiś kolejny, nie wiem, prezydent Obama, czy jakiś dziennikarz gdzieś publikuje tekst o polskich obozach śmierci i już po tym, jak wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać ta ustawa, no jaką skuteczność mogą mieć prokuratorzy z IPN-u, żeby... Ja powiem szczerze, jako prawnik z wykształcenia, że sobie... przez pewien czas praktyk w tym zakresie nie wyobrażam sobie kogokolwiek stojącego przed skazanego z tej ustawy. To jest tak trudne zadanie, udowodnienie, że de facto i że celowo, świadomie, z premedytacją, a nie z niewiedzy, porobione są tam różne furtki. Oczywiście, że tak. Co to znaczy artystyczne, co to znaczy naukowe, czy tu książki Tomasza Grossa są dziełami naukowymi, ja wątpię, no ale to są wszystkie pytania, które przed sądem w postępowaniu karnym to jest bardzo, to jest taki bieg z przeszkodami, którego sobie nie wyobrażam, żeby jakieś skazanie kiedykolwiek z tego wynikało. Co nie znaczy, że taki przepis ma nie istnieć, bo przepis karny jest manifestacją woli narodu, tak? Woli tego, że takich kłamstw opowiadać nie wolno. Bo to nie jest tylko kwestia sformułowania nieszczęsnego polskie obozy śmierci. No ale jak pani redaktor się podoba sformułowanie polskie komory gazowe? Jak się nie użyje obozu, to można użyć komory. A takie sformułowania też się pojawiały. Znaczy to naprawdę dosyć tego. Polska ma prawo, zresztą wiele krajów ma podobnie brzmiące przepisy i podobny problem jest w ich realnej egzekucji, tak? O ile wiem, to jeden tylko historyk został w Wiedniu skazany z podobnego przepisu. Nie można nikogo a akurat to on jest naukowcem. Można mieć
wątpliwości co do tam jego tych badań, ale, ale tutaj akurat zawiera, nasz polski przepis zawiera wyraźny kontratyp, tak, że, czyli okoliczność wyłączającą karanie, mówiącą o tym, że w ogóle badania naukowe nie podlegają tego, zresztą na żądanie strony izraelskiej. Jak się wskazuje na te negatywne jakby strony sytuacji, w której się znaleźliśmy w związku z tą ustawą. I jeszcze powiem o jednym, może nie najważniejszym, ale jakimś dość chyba jednak istotnym. Profesor Musiał powiedział, że IPN szalenie traci prestiż instytucji, która rzeczywiście bada, ma swoje zasługi, ma całą sieć powiązań międzynarodowych, naukowych, środowiskach naukowych, cieszy się prestiżem w tej chwili. No, niektórzy naukowcy zrywają te kontakty. Czy to nie jest za duży koszt? Ja mam wrażenie, że po pierwsze troszkę ochłonąć.